Cześć moi kochani, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj przetestujemy najbardziej popularny deck na Grand Challenge'ach. A raczej go sprawdzimy, zobaczymy jaki jest najpopularniejszy deck i pogramy nim. Raczej nie wiążę dużych nadziei z nim, ale spróbuję nim pograć. Więc będę korzystał z aplikacji Stats Royals. Wchodzę tutaj sobie w deki, wybieram sobie Grand Challenge. Jest sortowanie według najbardziej, według ukończonych challenge, czyli tym deckiem, który widzicie na swojej pierwszej pozycji, ukończono 254 razy challenge, Grand Challenge. Wow, to wam powiem, że dobrze wiecie, że ja takimi deckami nie lubię grać. Później na drugim miejscu jest Jaya Double Prince, 116 razy skończono i 107 razy znowu Double Prince. Ale Rascals. Jak widać, Rascals zyskało sobie sympatię graczy. Sprawdzimy, jaki ma największy win rate. Tutaj Rascals Miner. Nie ma tego naszego z Mortarem tutaj w topce. Popularne. To już właśnie wiemy, jaki jest popularny. No dobra, no to zagramy sortowanie według najlepszego. Skopiuję sobie oczywiście do gry. Można sobie skopiować bezpośrednio link do gry. Polecam wam tą aplikację, bo oprócz waszego konta możecie sobie właśnie podglądać różne rzeczy. Skopiuję go sobie na pierwszą pozycję. Ten deck ostatnio testowałem. Teraz sobie zagram tym. 3 i 3, czyli nie jest drogi. Miner. Myślę, że bardziej tutaj będę się skupiał na grze minerem niż na mortarze. Powiem wam szczerze, że nie lubię takich deków na strzała. Dobra, nie tutaj. Tak, tutaj. Dobra. No i zagramy sobie Grand Challenge'a. Trzymajcie kciuki, zostawcie łapkę. Zobaczymy, czy się uda coś tym dekiem ugrać. Mortar. Jak ja dawno mortarem nie grałem. Dobra. Oprę się, żeby było mi wygodnie. Jakby tu zacząć? No niestety w trakcie rozpoczęcia tamtej walki wyrzuciło mnie z gry, rozłączyło mi całe tutaj nagrywanie. Musiałem tą walkę dokończyć poza nagraniem, ale wygrałem, jak widzicie, wygrałem tą walkę. Tutaj zaczynałem właśnie z tym graczem, który przed chwilą widzieliście i jest wygrana 1 do 0. Zobaczymy, jak pójdzie mi dalej. Oby tak samo mi się udało. Dobra. W ogóle tutaj przyciszę na głośniku, bo mam na głośniku to włączone. Grę też trochę przyciszę, bo tutaj widzę, wszystko mi się porozłączało, żeby nie była gra za głośno. Dobra. No i zaczynamy. Zobaczymy, jak teraz pójdzie. Czym on tu będzie grał? Ja też mam loga. Dobra, zaczniemy teraz tak. Dobra, trochę poobijałem. Trochę się udało poobijać. Wierzę tutaj jeszcze... Oj, macha. Dobra, to będziemy się bronić Rascalsami. Chłopak tutaj przyjmie na siebie obrażenia. Dziewczyny tutaj podobijają. Leci beczka. Już tą beczkę tutaj trzeba eliminować szybciutko, ładnie. Dobra, tam mi sprzątnie. Dobra, teraz poczekamy. Eliksir mi się naładuje. Dobra, troszeczkę poobijaliśmy. Zobaczymy, jak dalej to będzie szło. Dobra, rzucę jeszcze minera. Tylko poczekam trochę. Dobra, mam minera. Teraz Zabą pewnie z pergoblinami tutaj zagra. Właśnie, z pergobliny. Dobra, bronimy się teraz... Tutaj przed tą beczka leci. Beczkę też wybronimy. W małym stopniu. Ok, udało się. Teraz jeszcze czekam z eliksirem. Czekam tu z eliksirem, żeby nie przesadzić. Dobra. Poszedł miner, spare gobliny zagrane, oczywiście tutaj jest, uda się, dobra. Zagramy to w ten sposób.
Zaraz beczkę pewnie rzuci. Dobra, leci beczka. Dobra, udało się. Mortar stawiamy. Dobra, trzeba tutaj to szybko zacząć niwelować. On zaraz beczką zagra. Właśnie beczka poleciała. Dobra, tutaj sobie radzimy. To by było to udane i dobra, jest. Już mało zostało. Zastawimy się. Teraz poszedł tutaj Mega Knight. Log, 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 log. I druga walka wygrana. Wow, tym razem mnie nie rozłączyło. Widzieliście to, jak ładnie teraz poszła druga walka. Elegancko. Elegancko druga walka. No to wam powiem, deck możecie sobie spróbować. 2-0. Dobra, zobaczymy jak pójdzie teraz trzecia walka. Mam nadzieję, że też się uda i trzecią wygrać. Pamiętajcie, jest to najbardziej popularny deck, na którym najwięcej razy skończono Grand Challenge'a. Więc możecie sobie popróbować, potestować. Dobra, poszedł Ice Spiritem. Ma też Raskalsy. Spróbujemy tak. On też mnie tutaj zlikwidował. Dobra, Jasper Gobliny jeszcze dam do pomocy. Co on tu jeszcze ma? Co ma? Trzeba tak zacząć tutaj pograć, zacząć się bronić. Dobra. Leo, Poison rzucił, poszedł mój miner tam. Aj, Jasper Gobliny jeszcze padną. Szkoda. Szkoda. Czyli on też ma dosyć szybki w miarę deck. Dobra, zobaczymy czy mi się uda Mortar wystawić i Raskalsy 9 eliksiru. Ajajaj. Niestety. Kończ z tym Inferno Dragonem, kończcie. Niestety nie udało się w tej chwili uderzyć na wieżę. Zobaczymy jak dalej pójdzie. Miner poszedł. Minera tutaj przyblokujemy. Dobra, udało się, ale tam... Ale on ma też... Trzeba pamiętać, że on ma Poison. Aj, on ma Poison. Właśnie, żeby Hordę użyć. Zrobimy to w ten sposób. Też mi się rozdzieliły dziewczyny. Dobra, to ja teraz tak. Może Mortara ustawię sobie... Idzie Inferno Dragon, kurczę. Właśnie Inferno Dragon. Chyba to jakoś będzie tutaj teraz zaraz spamować. Miner tam. Dobra, pozbędziemy się w ten sposób, tak? Nie. Oj, nie udało się. Jak to kurczę zagrać? Jak to rozegrać? Minerem będę próbował cały czas. Ciężko tym mortarem się postaramy tam przebić. Dobra, on zużył teraz. Ej, skocz, dobra. Jest horda. Mogę zużyć hordę. Spróbujemy to teraz tak troszeczkę na ferę zagramy. Spoko. Popróbujemy. Może się uda. Czy tamten chłopak dojdzie? I dojdzie. O, jeszcze mało brakowało. Mało. Dobra, coś tam powoli nam się udaje. Trzeba tego minera tam wysłać. Dobra, obijamy. Miner z jego strony, dobra, obije. Elegancko. On Poisona zużył. Aj,
wyczaił mnie, że gram na inne strony teraz. Dobra, i uderz chociaż raz. Ajaj, po mnie, tym poisonem tutaj skończy. No ale było blisko, wam powiem. Deck jest naprawdę fajny, blisko było, tym poisonem mnie tutaj wykończył. Nie dało mi się za bardzo tam przejść, ale dobra. Nie poddajemy się, lecimy dalej. Jeszcze jedna waleczka. Deck jest do nauczenia. Deck jest do nauczenia. Jak widzieliście, dwie pierwsze walki weszły. Tylko że mówię, ja za bardzo nie mam weny tym deckiem grać. Dobra, on postawił kolektor. Oj, to będzie coś grubszego miał. Oj, ktoś pisze mi wiadomość. Pewnie ktoś mnie oglądał i pisze, że blisko było. Dobra, tym logiem się troszeczkę pośpieszyłem. Niepotrzebnie, ale okej, dobra. On pewnie będzie grał na golema. Kurczę, jak tym deckiem się na golema tutaj wybronić? Nie, idą rozkalsy. Idą rozkalsy. No jestem ciekawy. Dobra, mortar tam trzepnie. Wypadałoby tego kolektora tam troszeczkę zdjąć. Ajajaj. On ma Lumberjacka. Ciekawe, co on ma za deck. No jestem ciekawy, co on ma za deck. Jestem bardzo ciekawy. Nie, poczekajcie. No ładuję sobie eliksir. Dobra, on zapas użył. Spróbujemy teraz tak. On teraz tu wystawi. On cały czas... Dobra. Mortarem tam dojadę. Zrobimy to tak. Aj! I teraz jest tutaj po mnie. I teraz jest tu po mnie. Tym Lumberjackiem. Ale mnie tu poobija. Ale mnie tu poobija. Zabiłem fejla. Niepotrzebnie jednak może grałem. Dobra, poczekaj. O, trzy muszkieterki. Ło. Dobra, czyli trzeba się będzie jakoś wybronić. Muszkieterki zrobimy tak. Kurczę. Kurczę. No już powiem wam, niewiele zostało. Niewiele zostało. Dobra. Mortar tu wystawię. A czemu ja tak mortar tu wystawiłem? Puh. Co on teraz tutaj wymyśli? Robimy tak, zrobimy tak. Robimy tak. Zrobimy tak. Czy będzie to wybronione? Jest wybronione, okej. Okay. Jakoś to wybroniliśmy. Mortar niech tam... Ajajajajaj. Mortar nie uderzył. Niedobrze, 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 niedobrze wam powiem. Bardzo niedobrze. Jeszcze muszkieterki. Ładuj się. Aj, teraz po mnie. Po mnie. Kurczę. Nie wybronię tego. Nie zakinę. Trzy muszkieterki. Muszę mieć na uwadze, że on ma trzy muszkieterki i hordę. No i teraz już po mnie przeszli. I to już po mnie, dobra. No niestety, dwie wygrane, dwie przegrane. Nie na takie deki. Muszę, trzeba go ograć. Trzeba się nauczyć takim dekiem grać. Napiszcie mi w komentarzu, jak wam się taki dek podoba, czy bylibyście w stanie tym dekiem wygrać. Ja wiem, że wielu napisze, że tak, łatwe deki, ale to napiszcie swojego hashtaga. Sprawdzimy was w statystykach.
Na razie najpopularniejszy deck na Grand Challenge. Powodzenia.